Radio Conchita. Radio Conchita. Bardzo serdecznie witamy na antenie Radia Maria pana posła Macieja Małeckiego. Szczęść Boże, panie pośle. Niech nam się pochłoni Chrystus i Maria zawsze dziewica, a serdecznie Ojca i Świętych Słuchaczy. Panie pośle, ekonomiści w większości pozytywnie oceniają propozycję rządu w sprawie minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku, które ma wynieść 2000 zł brutto. I to oznacza też, że jeżeli strona społeczna, która też jest zaproszona do konsultacji w tych kwestiach, przyjmie propozycję minimalna stawka godzinowa, której wprowadzenia chce rząd, mogłaby wynieść nie 12, tak jak wcześniej przewidywano, a 13 zł. Wiadomo, opinie są różne, szczególnie w ustach ekonomistów. Natomiast pan poseł też jest blisko ludzi, spotyka się z ludźmi, ze swoimi wyborcami i nie tylko. Jakie znaczenie ta wyższa kwota za stawkę godzinową i też wyższa kwota minimalna wynagrodzenia, czyli 2000 zł brutto, dla zwykłego Polaka będzie miała? Ojcze, to nadal nie będą duże kwoty, ale to można powiedzieć, że tak porównać do takiego przełomu, takiego wyzwolenia z niewolnictwa w XXI wieku. To dlaczego mówię niewolnictwa? Ja przypomnę taką jedną ze spraw, którymi zajmowałem się w poprzedniej kadencji. Zwrócili się do mnie pracownicy jednej z firm ochroniarskich. Chronili jednostkę wojskową i dopóki nie pokazali mi dokumentów potwierdzających zarobki, nie wierzyłem, że pracują ponad 400 godzin w miesiącu za niecałe 5 zł na godzinę. Ci ludzie mieli w rękach broń i pilnowali ważnych dla Polski obiektów. Jeżeli dlatego jako Prawo i Sprawiedliwość za jeden z ważniejszych postulatów uznaliśmy przywrócenie godności ludziom, którzy zostali skazani na pracę poniżej wszelkich stawek. Zwróćmy uwagę, że jeżeli ktoś pracuje za 5 zł na godzinę, to w miesiącu tym, który ma 168 godzin roboczych, zarabia około 700 zł. Ludzie, o których mówię, którzy pracowali ponad 400 godzin w miesiącu, nie mieli nic z życia. Miesiąc ma 720 godzin. 30 dni po 24 godziny. Do tego trzeba doliczyć sen, dojazd do pracy, czas na higienę przed snem, jakieś pranie, rozmowę, jedzenie itd., itd. Tu okazało się, że sprowadzenie życia do pracy albo dojazdu do tej pracy. I dzisiaj, wracając do sedna sprawy, do sprawy postawionej przez ojca, dzisiaj mówimy tak. Trzeba dostrzec pracownika. Nie można płacić ludziom poniżej wszelkich głodowych stawek. I mówimy tak, no te 2000 zł, 2000 zł miesięcznie i 13 zł na godzinę. To nie jest dużo, mamy świadomość, ale na tyle dzisiaj stać polską gospodarkę. I dzisiaj rząd pani premier Beaty Szydło stawia sprawę jasną. Konkurujmy jako Polska, jako kraj innowacyjnością. Konkurujmy odbudową polskiego przemysłu, a nie tym, co było do tej pory. Czyli zainwestuj w Polsce, bo tu możesz płacić pracownikowi grosze. Tu możesz płacić poniżej wszelkich norm. I taki był komunikat do zachodnich koncernów, do firm, które były zachęcane do inwestycji w Polsce. Nie dlatego, że miały to przychodzić nie dlatego, że jesteśmy innowacyjnym krajem, że mamy świetnych inżynierów, że mamy świetne pomysły, tylko dlatego,
że tu można zapłacić grosze, a w swoim kraju taki przedsiębiorca musiałby płacić godziwie. Dlatego w tej kolejnej sprawie dotrzymujemy słowa i poprawiamy byt materialny ludzi na krawędzi wszelkich norm egzystencji. Panie pośle, to też możemy powiedzieć chyba śmiało, że kolejny element polityki prorodzinnej, jeżeli tak można to nazwać, rządu, ponieważ pan poseł o tym wspomniał, ale też święty Jan Paweł II, choćby w encyklice Laborem Exercens, ale też w wielu swoich przemówieniach mówił o tym, że to praca jest dla człowieka, nie człowiek dla pracy i praca powinna człowieka uszlachetniać, a nie na nie tyle, nie tylko dołować i przysparzać zmęczenia i wyczerpania. Dlatego myślę, że ten gest również wpisuje się w te działania, tak jak Rodzina 500+, Mieszkanie Plus, tak samo i ta kwestia sprawi, że przynajmniej będzie okazją do tego, żeby człowiek był człowiekiem i realizował swoje życiowe powołanie, a nie tylko zarabiał, tak jak pan poseł powiedział, nie tylko był niewolnikiem, który pracuje na taką głodową pensję. Ojcze, przez ostatnie 8 lat rządzący Polską, politycy Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego wydali miliardy złotych na tak zwaną innowacyjność polskiej gospodarki, na cyfryzację, na wdrożenie nowych rozwiązań, na sprawienie, żeby Polska była krajem konkurencyjnym i nowoczesnym. I kiedy dzisiaj docierają do nas informacje o wynikach raportu z poszczególnych ministerstw, zwłaszcza z Ministerstwa Cyfryzacji, z Ministerstwa Skarbu, to dochodzimy do takiego bardzo wstrząsającego wrażenia, że mieliśmy do czynienia niesamowitym marnotrawstwem miliardów polskich złotych. Tych miliardów, które były przeznaczone na uzdrowienie i innowacyjność naszej gospodarki. Na przykład ostatnich dni 10 milionów złotych zmarnotrawione na wprowadzenie dowodu elektronicznego, na systemy informatyczne, które miały funkcjonować, łączyć urzędy, obsługiwać przedsiębiorców, zbierać nasze dane medyczne po to, żebyśmy mniej czasu jako Polacy, jako obywatele tracili na załatwienie spraw w urzędach czy jako przedsiębiorcy, a więcej czasu mieli dla samych siebie i do funkcjonowania na rynku. Dlaczego o tym mówię? Bo to ma dokładnie to wprost ma związek z biedą, jaka jest w Polsce, bowiem pomimo wydania tych pieniędzy, Polska nie stała się krajem konkurencyjnym. I dzisiaj możemy powiedzieć tak, porównajmy sobie dwie działalności. Kogoś, kto przez 12 godzin dziennie produkuje wiadra i z drugiej strony kogoś, kto przez kilka godzin dziennie buduje komputery albo na przykład pracuje przy budowie samochodów napędzanych elektrycznie. Oczywiście, że większy zysk i większą wartość dodaną przyniesie osoba, która pracuje w tym nowoczesnym sektorze, a ta, która składa wiadra, czy jest w stanie wykonywać tylko te proste prace, będzie musiała pracować dużo więcej za dużo mniejszy stawki. I dochodzimy do tego, że Polska została wprowadzona do roli takiego państwa neokolonialnego. My zostaliśmy zakwalifikowani jako kraj, w którym może być montownia, może być jakaś składnica, mogą być wykonywane proste, nieskomplikowane czynności, ale bardzo nisko płatne. Tymczasem inne kraje Europy inwestowały w bardzo nowoczesne technologie. I to jest problem, z którym dzisiaj musimy się zmierzyć. To jest problem, który spadł na rząd Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim to jest to, co boli Polaków, bo to przekłada się na codzienne życie. Bowiem zostaliśmy w tyle z nowoczesnymi technologiami, zostaliśmy w tyle z konkurencyjnością naszej pracy. I mimo, że Polak może wypływać sobie żyły, to i tak będzie opłacany gorzej niż Niemiec, Szwajcar, Austria, ponieważ tamci pracują w innych warunkach i robią
inne rzeczy. I dzisiaj dlatego właśnie Ministerstwo Rozwoju pod dowództwem wicepremiera Mateusza Morawieckiego we współpracy ze wszystkimi resortami przygotowuje taki plan rozwoju Polski. Ten plan jest oparty na kilku filarach. To jest reindustrializacja, czyli odbudowa naszego przemysłu. To jest innowacyjność i ułatwienia dla biznesu. To jest kapitał dla rozwoju i budowania oszczędności Polaków. To jest taka ekspansja zagraniczna naszego kapitału, naszych produktów. Tego, że ktoś, jeżeli stało się w Polsce, dobrze, wychodź teraz na zewnątrz, zdobywaj rynki innych krajów. I piąty filar to jest polityka społeczna, czyli pochylenie się nad tym, żeby ten rozwój był równomierny. I teraz podsumowując już tą wypowiedź, bo zdaję sobie sprawę oczywiście z czasu audycji, ze strony Platformy Polskiego Stronnictwa Ludowego cały czas słyszymy o tym, cieszcie się, 27 lat wolności. Szczególnie Bronisław Komorowski, gdyby miał herb, to by sobie wpisał w tym herbie 27 lat wolności i zmieniał daty co roku, od 1989 roku, że to był sukces niesamowity. Nie zgadzamy się. Wystarczy spojrzeć na ludzi, którzy musieli pracować za 5 zł na godzinę, którym się nikt nie interesował. Na kobiety na szafach w hipermarketach, na pielęgniarki, na stalowach, na wielu, wielu ludzi, którzy pracowali ciężko, ale poniżej wszelkich niskich stawek. Dla tych ludzi 27 lat po 1989 roku nie było sukcesem. Sukcesem te lata były dla tych, którzy obłowili się na tak zwanej transformacji, dla ludzi, którzy zdobyli fortunę na planie Balcerowicza Sorosza i dla tych ludzi, którzy kiedyś byli sekretarzami partii w danych zakładach, a później stali się właścicielami tych zakładów. Mówię w dużym skrócie, jest wielu ludzi, którzy uczciwie doszli do pozycji biznesowej ciężką pracą, pomysłowością, wiedzą. Ale w tym rozwoju ostatnich lat było wiele, wiele ludzkiej krzywdy i dzisiaj przyszedł czas, żeby to zmienić. Rząd Prawa i Sprawiedliwości takich zmian dokonuje. Zaczynamy nie tylko od rozwoju gospodarki, ale także od tego, żeby pochylić się nad tymi, którzy są najbiedniejsi, najbardziej potrzebujący, mimo tego, że bardzo ciężko pracują. Bardzo dziękuję, panie pośle, za to, co robicie, ale też i za tę wypowiedź i przybliżenie nam i naszym słuchaczom. No, jak ważna ta kwestia jest, chociaż myślę, że słuchacze doskonale to rozumieją. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Dziękuję, pozdrawiam. Z panem Bogiem. Z panem Bogiem na antenie Radia Maryja gościliśmy pana posła Macieja Małeckiego. Drodzy Państwo, zapraszamy teraz na wysłuchanie programu Polski Punkt Widzenia, który w dniu wczorajszym był wyemitowany na antenie telewizji TRFAM, a którego gościem była pani Lidia Kochanowicz. Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś pani Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis. Witamy w studiu. Szczęść Boże, pani dyrektor. Szczęść Boże. Panie dyrektor, porozmawiamy dzisiaj na temat poprzednich działań, no być może także i obecnych działań w sprawie toruńskiego termin działań, między innymi Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okazuje się, że jest prokuratura zajmuje się tymi działaniami. Chodzi między innymi o to, że Skarb Państwa poniósł stratę na tym, że fundusz zerwał bezprawnie umowę na dotację do toruńskiego termin. Tak, wiemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, zarząd tego funduszu przekazał sprawę w maju tego roku do prokuratury, wykazując, że działania poprzedniego zarządu, który zerwał umowę z Fundacją Lux Veritatis właśnie na dotację do odwiertów geotermalnych, spowodował stratę dla Narodowego Funduszu w wysokości 5 milionów złotych. To są odsetki, jakie Narodowy Fundusz zapłacił Fundacji w związku z ugodą, która została zawarta w sądzie.
ta strata mogła być większa, bo straty też poniósł i to dużo straty poniósł fundusz, fundacja, przepraszam. Tak, ale chcę powiedzieć, że fundacja Luzbertakis poniosła o wiele większą stratę, ponieważ zgadzając się na ugodę przedsądową, zrezygnowaliśmy dodatkowo z 13 milionów odsetek. Sąd orzekając w sprawie i przyjmując ugodę, tak jak mówiliśmy wcześniej, sprawdził tą ugodę, czy ona jest zgodna z prawem, czy nie zachodzi podejrzenie obejścia prawa i czy ona jest zgodna z zasadami współżycia społecznego. I stwierdził, że gdyby sąd orzekał w tej sprawie i wydawał wyrok, to odszkodowanie dla Fundacji Luzbertakis wynosiłoby prawie 40 milionów złotych. Natomiast fundacja otrzymała, przypominam, 26,5 miliona złotych. Także ta różnica to jest tak naprawdę strata, jaką poniosła Fundacja Luzbertakis. No mało tego, że sąd stwierdził, że to odszkodowanie się należy, ale stwierdził również, że zerwanie tej umowy z fundacją było jednostronną, wyjątkowo nieprzychylną decyzją, która mogła mieć związek ze zmianą opcji politycznej i naciskami na zerwanie tej umowy. Pamiętamy przecież notatkę wiceministra Gawłowskiego, który polecił swoim podwładnym szukanie haków na tą umowę inflacji. Tak, pamiętamy to wszystko. Pamiętamy również wypowiedź ówczesnego ministra gospodarki, pana Piechocińskiego, tak, który stwierdził jednoznacznie jeszcze wówczas, kiedy rząd tamten działał, prawda, kiedy on był wicepremierem, powiedział, że zerwanie umowy dotacji przez Narodowy Fundusz było działaniem politycznym, a nie merytorycznym. I to potwierdził sąd, przyjmując ugodę między Fundacją a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. No ale to jedna strona tego problemu, jedna strona tej sprawy. Drugą stroną tej sprawy jest to, że w dalszym ciągu jest problem z tym, aby to dobro, jakim jest geotermia, uruchomić dla mieszkańców Torunia. Okazuje się, że tu nie tylko zablokowano możliwość finansowania odwiertu, badań, ale teraz jest problem z tym, żeby ta ciepła woda trafiła po prostu do mieszkań Torunia. Tak, działania poprzedniego rządu polegały najpierw właśnie na tym, żeby umożliwić nam wykonanie odwiertu i pierwszych badań. Dlatego też nam cofnięto umowę dotacji, uważając, że fundacja nie poradzi sobie i nie wykona tych badań, nie ustali zasobów wód geotermalnych. Przypomnę, że my musieliśmy uzyskać pożyczkę bardzo wysoko oprocentowaną, żeby te badania dokończyć, ale nam to się udało. Wówczas, dzisiaj już ten stan wiedzy mamy większy, działania ówczesnego rządu szły w kierunku takim, żeby w Toruniu powstało inne źródło ciepła, które uniemożliwiłoby odbiór energii odnawialnej i przyłączenie tej energii do sieci. Dzisiaj ustawodawca polski, bo tak jeszcze jest na dzień dzisiejszy, mam nadzieję, że to się zmieni, zabezpieczył duże koncerny zachodnie, bo o tych głównie mówimy, koncerny, które produkują prąd i ciepło w taki sposób, aby uniemożliwić odnawialnym źródłom energii, nie tylko w Toruniu, ale w całej Polsce, przyłączenie źródła do sieci. I to ma również miejsce w Toruniu. Nie ma możliwości prawnych, tak naprawdę skutecznych, żeby to ciepło do sieci przyłączyć. Fundacja Luzbertakis od wielu lat rozmawia z firmą EDF właśnie Toruń na ten temat, żeby to ciepło przyłączyć. Składamy wnioski o przyłączenie, ale niestety nie możemy uzyskać warunków przyłączeniowych, ponieważ właśnie prawo pozwala takim firmom na takie działanie, aby uniemożliwić to przyłączenie. A czy państwo wspiera tą firmę EDF? Czy państwo wspiera finansowo w jakiś sposób? Bo wiadomo, że Toruńskiej Geotermii nie chciało wspierać. Państwo wspierało i wspiera. Wspierało w taki sposób, że w 2015 roku, już na końcówce roku, to był wrzesień, październik, państwo polskie poprzez Polskie Inwestycje Rozwojowe, to jest taki fundusz, który został powołany przez państwo polskie dla wspierania polskich inwestycji, to jest bardzo wyraźnie napisane w statucie tego funduszu, dla wspierania polskich inwestycji, zawarł umowę z firmą francuską na wybudowanie ciepłowni, a właściwie tylko generacji z energią elektryczną w Toruniu, przekazując na ten cel stosowne środki. Ta inwestycja w Toruniu kosztuje 550 milionów złotych. 550 milionów złotych.
inwestycja dla wybudowania ciepłowni kogeneracji z energią elektryczną. Ciepłowni gazowej, bo to jest ciepłownia właśnie, która będzie produkowała ciepło i prąd na gaz. Gaz, który płynie, jak wiemy, ze wschodniej granicy. Panie dyrektor, ale jak to jest? Bo z tego co wiem, to firma EDF, państwowa francuska firma EDF, ma zyski. Duże zyski. Więc jeśli tu jest, jaka to jest racja udzielania dotacji takiej firmie? Chcę powiedzieć jeszcze, że w międzyczasie właśnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska udzielił tej firmie dotacji w wysokości, z tego co pamiętam, 188 milionów złotych dotacji. 188 milionów złotych, a jeszcze w tym roku, w lutym, udzielił pożyczki niskooprocentowanej w wysokości 58 chyba i 90 miliona złotych. W ten sposób wspiera się firmę zagraniczną, prawda? I tak jak pan redaktor powiedział, to jest prawda, że firma EDF uzyskuje ogromne zyski. Z tego co pamiętam, za 2015 rok zysk tej firmy wyniósł, zysk brutto wyniósł 7,1 miliarda złotych. Czyli mamy mocną firmę, która... 1,7 miliarda złotych zysku. Tak, zysku brutto. Takie, to jest taka kwota za 2015 rok. I taka firma jest jeszcze wspierana przez, była wspierana przez polskie państwo, przez polskiego podatnika w formie dotacji dla jej rozwoju tutaj w Polsce. I ta firma ma problemy z tym, żeby w jakiś sposób dogadać się z geoterminą, żeby uruchomić tą, tą ciepłą wodę. To co właściwie ja wpuszczam w takim razie do sieci ciepłowniczej? No to jest to pytanie. Ja myślę, że bardzo wiele mówi się w Polsce i w Europie o tym, że są potrzebne właśnie odnawialne źródła energii. Chodzi o obniżenie emisji CO2 i o to, żeby wykorzystywać zasoby, naturalne zasoby, geotermalne czy inne, dla pozyskiwania ciepła, głównie ciepła, bo zasoby geotermalne w Polsce raczej nie będą służyły do produkcji energii elektrycznej, ponieważ temperatura wód jest zbyt niska i nie będzie to opłacalne ekonomicznie, ale na pewno ciepło można uzyskiwać. Wiele polskich miast mogłoby się absolutnie uniezależnić od systemów ciepłowniczych, obniżyć emisję CO2, i tworzyć własne systemy ciepłownicze właśnie na bazie wód geotermalnych. Tak powinno być i o tym się od wielu lat mówi. Natomiast możliwe tak naprawdę wsparcia i działania, aby to, o czym się mówi, realizować. Teoretycznie jest tak, że to ciepło, które my wydobywamy w Toruniu o temperaturze 60 stopni, powinno być wpuszczone do sieci miejskiej, prawda? I podgrzane, do temperatury wyższej w szczycie, jeżeli ona jest potrzebna w tych miesiącach jesiennych czy zimowych. I taka inwestycja rzeczywiście byłaby ekonomicznie opłacalna, tak dla systemu, jak i dla mieszkańca Torunia, który by tą energię cieplną odbierał. Ponieważ taka inwestycja, która by wykorzystywała geotermalne źródło ciepła, i tylko częściowo by podgrzewała tą wodę wtedy, kiedy ona będzie potrzebna o temperaturze wyższej, kosztowałaby około 80 milionów złotych. A ile pompowano? Na dzień dzisiejszy 550 plus w samym Toruniu 60 milionów dotacji, prawda? Czy to trzeba jeszcze złączyć, to jeszcze nie wiemy, jakie inne środki tam zostały przekazane. Ale te środki, które tam zostały zainwestowane, no będą spłacane między innymi właśnie przez odbiorcem ciepła, jak również, no, ja rozumiem, że przez nas wszystkich, jeżeli chodzi o energię elektryczną, prawda? Bo to się wtedy rozkłada na każdego Polaka, który korzysta z energii elektrycznej, natomiast energia cieplna na mieszkańca danego miasta, bo jej nie wysyłamy siecią do innych miejscowości. De facto mieszkańcy to nie będą mieli, czy na razie przynajmniej nie mają wyboru, skąd mogą czerpać energię. No nie mają. Jest absolutnie rynek monopolistyczny, nie ma takiego wyboru, mimo że, no może mówię tutaj w tej chwili takie rzeczy troszeczkę kolokwialne, ale prawda jest taka, że ten system ciepłowniczy, przesyłowy, w każdym mieście, będzie jedyny wszyscy, ponieważ wtedy opłacie za
ciepłą wodę, prawda, czy za centralne ogrzewanie, mamy doliczone do naszego rachunku, mamy doliczone do naszego rachunku opłatę za przesył, czyli właśnie za budowanie tej sieci. Ale wyboru nie mamy. W energii elektrycznej wybór mamy, prawda? Możemy poprosić o energię elektryczną od jednego, drugiego bądź trzeciego dostawcy. Natomiast jeżeli chodzi o elektryczną, takiego wyboru nie mamy. Panie dyrektor, na marginesie jeszcze jedna rzecz ciekawostka, ale dosyć ważna moim zdaniem. Firma EDF podpisała 10 lutego tego roku również umowę na pożyczkę niskooprocentowaną w Krakowie, tak? Znaczy właśnie to jest ciekawa sprawa, że tak jak mówimy, firma EDF jest firmą naprawdę bardzo bogatą. Wiemy, jakie ma obroty, jakie ma dochody, jakie ma zyski. Jest to firma bardzo mocna i bardzo bogata i tak naprawdę jest monopolistą na wielu rynkach lokalnych i myślę nie tylko. I teraz mówimy, że mamy w Polsce fundusze różnego typu, między innymi właśnie Polskie Inwestycje Rozwojowe, które dzisiaj się nazywają Polskim Funduszem Rozwoju. Przypomnę, po to był stworzony, żeby wspierać Polską przedsiębiorczość. Mamy również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który oczywiście nie jest tylko skierowany do polskich firm, ale jest skierowany do firm, które nie mają możliwości finansowych, żeby pewne inwestycje realizować samodzielnie i w związku z tym muszą się posiłkować bądź dotacją, bądź pożyczką niskooprocentowaną, a jednak te środki kierowane są do firm naprawdę, których kondycja finansowa jest bardzo, bardzo mocna. No, i rzeczywiście w lutym tego roku taka pożyczka w firmie EDF, która ma 1,7 miliarda euro. Tak jest, została udzielona. Pożyczka niskooprocentowana około 2%. No, myślę, że wiele przedsiębiorstw w Polsce dla rozwoju swoich firm, czy rozwoju inwestowania, chciałoby uzyskać tak niskooprocentowaną pożyczkę. Polski Fundusz Rozwoju to, tak jak pani powiedziała, fundusz, który miał wspierać polskich przedsiębiorców. Kto zajmuje się zarządzaniem tym funduszem? Ale ty jesteś oparty, bo ty poleciałeś tam. Ona ci tu proponuje, to tu naciska. Te decyzje, które podejmuje rząd PiS-u, są prawidłowe po to, żeby tą polską przedsiębiorczość wspierać. Także no decyzje, kto tym funduszem kieruje, są w rękach ministrów tego rządu. To tak, mamy informację, że jedną z osób, która będzie między innymi zarządzała ten fundusz, to jest osoba, która była powiązana kiedyś w Londynie z Kluczyk Inwestment, między innymi City Group, początkowo w Paryżu. To są ciekawe informacje. Mówię, że w jakiś sposób oczywiście Polski Fundusz Rozwoju pochyli się nad tym problemem polskiego rozwoju, między innymi w jakiś sposób. Myśli pani, że to jest możliwe? Ja myślę, że problem trzeba stworzyć problem szerzej. Myślę, że naprawdę w Polsce jest potrzebna ogromna debata na ten temat, na co są przeznaczane polskie pieniądze, które są zgromadzone właśnie w polskich funduszach. Dla kogo one są przeznaczane? Na jakie inwestycje? I komu służą? I myślę, że o tym musimy mówić, ale najpierw musimy wiedzieć, prawda? Jak rzeczywiście te sumy pieniędzy wziąć do kogo, na jakie cele jest kierowane. To nie mogą być sprawy, które dziś są tam załatwiane w gabinetach, prawda? O czym się mówię. To są pieniądze nas wszystkich i myślę, że powinniśmy zapytać się, w jaki sposób te środki zostały wykorzystane i w jaki one sposób będą wykorzystywane. Oczywiście Geotermia Toruńska również się wpisuje w to zagadnienie i również mogłaby być finansowana jako polski przedsiębiorca na rozwój nie tylko tej inwestycji, być może i innych. Ale myślę, że problem naprawdę jest problemem bardzo poważnym i powinniśmy rzeczywiście nad tym się bardzo poważnie jako społeczeństwo pochylić. Tak jak dzisiaj przedstawiliśmy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a właśnie listę projektów priorytetowych. Na tej liście znajduje się projekt tej koncernie. Nie wiem, czy się znajduje, natomiast rejestrować się do internetu, rejestrować się do adresu e-mailowych, ale to jest tylko propozycja, że oni ci coś dają i ty się nie musisz rejestrować. W decyzjach poszczególnych resortów.
pewne środki są przeznaczane na przykład właśnie na odnawianie... Zawsze mówiłam ci, reaguj, jak ktoś przychodzi, to naciśnij. Przeprowadzać badania i sprawdzać, czy to na przykład... Jak mówią, że to będzie kosztowało, no to trzeba się zastanowić, co to jest. Ale w innym resorcie zapomina się, zapomina ustawodawca, żeby potem odebrać na przykład to ciepło, prawda? Żeby nie wykorzystać, prawda? Więc myślę, że brakuje pewnej spójności. Może jeszcze było mało czasu, może to dopiero w pół roku, czy 10 miesięcy. Ale tej spójności w ogarnięciu tego tematu brakuje. I myślę, że nad tym się trzeba bardzo poważnie pochylić. Jakie jest w tym momencie stan możliwości wykorzystania tej dokumenty? Rozumiem, że te negocjacje z ADF w sprawie uruchomienia przewozu do sieci spełniają się, nie ma już. No, od dzisiaj istnieje, no oczywiście nie będziemy się poddawać, dlatego że będziemy wykorzystywać wszystkie narzędzia, które dzisiaj są dostępne i będziemy tego się wymagać. Ale też, tak jak powiedziałam, dzisiaj jest ten plan działania, zarówno poprzedniego rządu, jak i właśnie firmy EDF Toruń, przedmiotami sprawy od wielu lat. Oczywiście pierwszy wniosek złożyliśmy w 2010 roku, następny w 2014 roku. Musieliśmy te wnioski wiele razy modyfikować, bo kolejne rozmowy, kolejne porozumienia, prawda? Ustalenia sprawiały, że musieliśmy te wnioski nasze korygować. Już nie wiemy tego, że zarządzała tymi tematami, ale dzisiaj wiemy, że to były działania celowe, to była gra na czas. Żeby dojść, proszę Państwa, ludzie się muszą denerwować, ludzie muszą uważać, zastanawiać się, żeby kto ich nie oszukał, bo rzeczywiście i policja przez te opcje internetowe, że żydostwo chciało Polskę zaatakować, to mnie to bawi, proszę Państwa, mnie to śmieszy i po prostu to jest strasznie głupie jakieś takie rzeczywiście o wiadrach. Radio Maryja mówi, że Polska będzie produkowała wiadra, a oni będą internet i przy komputerze i oni będą dominować, będą panować, bo skoro Żydzi wymyślili w Ameryce internet, to oni będą inwigilować. A ty wpisz imię, nazwisko i najchętniej jeszcze na Facebooku prosi o drugie imię, datę urodzenia i co jeszcze? I miejsce pobytu i co jeszcze? No, numer dowodu, może jeszcze numer PESEL, także widzicie Państwo, to jest jakieś nieporozumienie, także dobrze, że tutaj w Polsce ta linia Mysia, jak ma pieprze, zauważyła te krętactwa, zauważyła te oszustwa. Dziękujemy Pani. Kochanowicz. Drodzy Państwo, był to program Polski Punkt Widzenia, który na antenie telewizji Trwam emitowany był w dniu wczorajszym, w którym gościła pani dyrektor Lidia Kochanowicz. Program, który podejmował m.in. temat pieniędzy, które wypływają z polskiego budżetu i wspierają obce firmy, obcy kapitał, na przykładzie choćby firmy EDF, która za rok 2015 otrzymała do swojego budżetu jako wpływ prawie 2 miliardy euro. I na tym kończymy aktualności dnia, prawie 9 minut po godzinie 14. Zapraszamy Państwa na serwis informacyjny. Radio Conchita. Sprawa obecności wojska NATO na wschodniej i południowej flance jest rozstrzygnięta i przesądzona, powiedział minister obrony Antoni Macierewicz. Ministrowie obrony państw sojuszu spotkali się w Brukseli przed lipcowym szczytem sojuszu w Polsce, gdzie mają zapaść ostateczne decyzje. Minister Antoni Macierewicz poinformował, że trwają rozmowy na temat zlokalizowania w Polsce siedziby dowództwa wywiadu i informacji dla wojsk wysuniętej obecności. Szef resortu obrony spotkał się dziś w tej sprawie ze swoim niemieckim odpowiednikiem, Ursulą von der Leyen. Jest pełna aprobata pani Ursuli von der Leyen, obietnica wsparcia w tej mierze. Myślę, że możemy, dlatego uznałem, że możemy już o tym powiedzieć. Ta inicjatywa oczywiście nie ma jeszcze ostatecznej akceptacji, ale zbieramy szerokie poparcie dla tej inicjatywy i ona domknie tę architekturę bezpieczeństwa wschodniej flanki z szczególnym uwzględnieniem polskiego wkładu w tę architekturę ze względu na dowództwo dywizyjne, na dowództwo Korpusu Szczecińskiego i na dowództwo wywiadu i rozpoznania.
Obradujący w Brukseli ministrowie obrony państw NATO zaakceptowali także kompleksowy pakiet pomocowy dla Ukrainy. Ma on zostać ostatecznie przyjęty na lipcowym szczycie NATO w Warszawie. Rosja chce powrotu dobrych relacji z Turcją, stawia jednak warunek. To Ankara musi zrobić pierwszy krok i przeprosić za zestrzelenie rosyjskiego samolotu, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Prezydent Turcji w przesłaniu do Putina z okazji Święta Państwowego Rosji wyraził nadzieję na normalizację stosunków. Życzylibyśmy sobie i chcemy normalizacji wzajemnych relacji oraz ich powrotu do okresu dobrej i obopólnie korzystnej współpracy, zapewnił Pieskow. Zastrzegł jednak, że konieczne będą najpierw gesty dobrej woli ze strony Turcji. Stosunki między Turcją a Rosją znacznie się pogorszyły, kiedy w listopadzie 2015 roku tureckie lotnictwo zestrzeliło rosyjski Su-24. Które Ankara oskarżyła o naruszenie tureckiej przestrzeni powietrznej. Moskwa temu zaprzeczyła. W odpowiedzi Rosja wprowadziła kroki odwetowe wobec Turcji, głównie o charakterze gospodarczym. Córka byłej premier Ewy Kopacz rozpoczęła specjalizację lekarską w trybie rezydentury, mimo że zdała egzamin z 11 wynikiem, dowiedziało się TVP Info. Okazało się, że to możliwe po tym, jak Katarzyna Kopacz napisała odwołanie do Ministerstwa Zdrowia, którym kierowała wówczas jej mama. Pytana przez dziennikarzy o sprawę polityk PO tłumaczy, że nie tylko jej córka dostała się z odwołania i nie dostrzega żadnych kontrowersji. W 2009 roku na rezydentury nie dostawali się wszyscy. Obowiązywały, tak jak dziś, limit miejsc, które ogłaszał minister zdrowia. Katarzyna Kopacz w 2009 roku rozpoczęła specjalizację z położnictwa i ginekologii. Dziś pracuje w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i prywatnej przychodni. Ta sprawa wymaga wyjaśnienia, bo budzi kontrowersje i nie wystarczą lakoniczne tłumaczenia, mówi europoseł PiS Bolesław Piecha, były minister zdrowia. W tym przypadku właśnie procedura została wytrzymana, tyle tylko, że no, tam przyznano dodatkowo pewną ilość linii rezydentów, to wcale nie mało, bo jest, ja pamiętam, był 11 wynik, było 5 przyjętych, w związku z tym musiało być znacznie powiększyć liczbę miejsc specjalizacyjnych. Budzi to kontrowersje, budzi to być może takie troszeczkę niesnaczenie. Co więcej, jak poinformowała stacja, by sfinansować dodatkowe rezydentury w 2009 roku, przewidziano kwotę ponad 371 tysięcy złotych. Natomiast w 2010 roku, tuż przed wyborami, Ewa Kopacz jeszcze jako minister zdrowia przyznała Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu 200 milionów złotych. Pieniądze miały trafić na budowę Centrum Medycyny Inwazyjnej. Ostatecznie 200 milionów złotych dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zatwierdził Sejm. Większość organizacji pracodawców, które mają swoich przedstawicieli w Radzie Dialogu Społecznego, jest przeciwna rządowej propozycji płacy minimalnej na 2017 rok. Rząd chce, by najniższe wynagrodzenie wyniosło w przyszłym roku 2000 zł brutto. Za rok opowiedział się Związek Rzemiosła Polskiego. Stanowisko trzech organizacji, pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan i BBC, wykluczyła wspólne stanowisko w tej sprawie całej Rady Dialogu Społecznego. To oznacza, że kwota zaproponowana przez Radę Ministrów znajdzie się w rozporządzeniu rządu i wejdzie w życie. Rząd przyjął wczoraj propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2017 rok na poziomie 2000 zł. To wyższa kwota niż proponowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czyli 1920 zł. Rada Ministrów uznała, że jest ona niewystarczająca. Obecnie minimalne wynagrodzenie to 1850 zł brutto. Były to informacje w Radiu Maryja. Radomski Czerwiec 1976, Batalia o wolność. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, w których udział wezmą dr Paweł Sapanta. Proszę Państwa, to rzeczywiście ten ksiądz Rydzyk, co tu opowiadał wcześniej, że Polska zagrożona, że jest zaatakowana z każdej strony. No to kto to wymyślił internet? Kto to chciał dominować, panować? Anglia, internet, bankowość, Ameryka. No to oni nie wiedzą, co to jest Anglo-Ameryka. Nawet, że Anglia chce się z tej Unii wycofać europejskiej. Bo Anglia to język angielski, język amerykański. Anglia nie czuje się w Europie dobrze. Dlaczego? No właśnie dlatego. Ile jak chłopu na miedzy, to dziecko ci zrozumie, że
powie ci dziecko małe, że na zewnątrz są psy i wilki. Jeżeli na Saskiej w nocy dzisiaj facet o 4 nad ranem... To co to jest? Bydło. Na zewnątrz Biblia mówi są psy i wilki. Nie chcecie Jahwe? No to się wykluczyliście. Nie chcecie Boga Jehowy? No to się wykluczyliście. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Modla się. Popołudniowej z liturgii godzin. Dziś środa, 15 dzień czerwca. Wspominamy błogosławioną Jolantę Zakonnicę. Korzystać będziemy z następujących tekstów.